Dzień dobry, dobry wieczór, witam Cię serdecznie. Cześć, witam Cię serdecznie. Bardzo się cieszę, że tylko ustawię się tak, żeby nas ja tutaj też było dobrze widać. Ogromnie Ci dziękuję, Marta, za przyjęcie mojego zaproszenia, bo od razu chcę Ci powiedzieć, że jesteś taką dla mnie ogromną inspiracją i w czasie takich moich najtrudniejszych dni i lat, kiedy Ciebie słuchałam, to naprawdę niesamowicie podniosłeś moje myślenie, moją sytuację, która się wtedy, wszystko co się wtedy działo, to słuchając Ciebie naprawdę miałam taką motywację i taki żywy przykład, że naprawdę zmianą myślenia można dużo zrobić. Także bardzo Ci dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Dla tych, co nie znają, Marta Manterys to jest po prostu kobieta, torpeda, inspiracja, kobieta sukcesu. I kobieta, która pomaga innym zmieniać życie, pokazuje, że ten sukces można osiągnąć od zera, bo sama jest żywym przykładem. Przeszła przez swoje trudności i osiągnęła ogromny sukces, więc pokazuje innym, że po prostu tak można. Jestem po prostu prawdziwa, czyli nie uczy czegoś, bo się tam gdzieś usłyszała czy dowiedziała, tylko pokazuje na swoim przykładzie. Ja tylko chcę powiedzieć, że dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie, witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Zależy gdzie kto jest, u mnie dzień dobry, godzina 14, w Polsce godzina 20, także dobry wieczór wszystkim. Bardzo jest mi miło, oczywiście bardzo jest mi miło, że słuchasz mnie, że uczysz się ode mnie, że jestem dla Ciebie taką inspiracją i oczywiście chciałabym być inspiracją dla wielu, wielu osób, ponieważ każdy może mieć pieniądze, nieważne gdzie mieszka, w jakim kraju, wykształcony, niewykształcony i tak dalej, po prostu wszystko jest możliwe, zależy to od naszego myślenia i właśnie ja pomagam to zrozumieć i ja tego uczę. Dokładnie tak i cudowne jest to, ja też mam taką misję, żeby pomagać kobietom, że można żyć lepiej, że można żyć szczęśliwiej przez zmianę swojego myślenia. Natomiast Marta stricte zajmuje się tą energią pieniądza, energią finansową, która jest ogromnym jakby elementem naszego szczęścia w życiu. I co, z czym ja się często spotykam i co mi bardzo trudno było na początku mojej drogi zrozumieć, że tak naprawdę my sami jesteśmy odpowiedzialni za tą obfitość w naszym życiu. Bo nam się wydaje, ja też tak długi czas myślałam, że coś mnie spotkało, czułam się, czyli weszłam w rolę ofiary, tak, że coś, ktoś mi coś zrobił, ktoś mnie oszukał, coś się wydarzyło, ktoś z zewnątrz. Dopiero ten moment, kiedy nam się przekliknie w głowie, że to jest nasza odpowiedzialność, że to od nas zależy, jest zupełnie jakby no tak, taką czymś, co zmienia nasze życie. Także jakbyś Marta mogła opowiedzieć więcej na tym, dlaczego my sami jesteśmy odpowiedzialni za tą obfitość w naszym życiu. Dlaczego tak jest? Okay. Dobrze, więc przede wszystkim tutaj zacznę od tego, że jeżeli ktoś nas dzisiaj tutaj ogląda, widzi mnie pierwszy raz, to chcę powiedzieć, że wszystko jest możliwe. Ja nie zaczynałam od milionów i często się zdarza, że ktoś do mnie pisze, o tobie to fajnie, bo ty bogata. Chciałabym powiedzieć, że ja zaczęłam nawet nie od zera, od długów ja zaczęłam, moi drodzy Państwo. Więc jestem takim żywym przykładem, jestem żywym przykładem osoby, która wzięła się za siebie i postanowiła zmienić to życie, dlatego że ja wiedziałam, że coś robię nie tak. Po prostu i zaczęłam szukać odpowiedzi. Odmówiłam żyć, tak jak wcześniej, odmówiłam tego, że ja mnie nie stać na to, odmówiłam tego, że ja mam być na etacie, mnie ma nie wystarczać i po prostu idę do pracy, wstaję rano, idę do pracy, płacę rachunki, umieram i to jest całe moje życie. Ja po prostu powiedziałam nie, na pewno tak nie jest, to nie może tak być. I po prostu, gdzie moje życie też było już naprawdę na bardzo niskim poziomie, działy się takie rzeczy, że już mówię, nawet nie chcę żyć, ale musiałam się z tego podnieść, bo każdy z nas musi odnaleźć tą siłę w sobie, nie w kimś, w sobie. Tak, okay? I często jest tak, że mamy rodzinę, mamy partnera, mamy, przepraszam, są dzieci, mama też, prawda, bardziej już tą stronę, że wiemy, że mamy tego kogoś i jak my się poddamy, no to jak, przecież mamy tyle osób, musimy to zrobić dla siebie i dla nich, więc to też była moja motywacja, ta zmiana, ja robiłam wszystko po to, by pomóc też, nie to, że sobie, ale mojej mamie, czyli ja, jak ja mam się poddać i zostawić moją mamę, jak, no jak, przecież to jest niemożliwe, więc ja odnalazłam w sobie siłę, dlatego jeśli ktoś teraz mówi, albo że mam to i to i tamto, odnać w sobie siłę, jak długo jeszcze chcesz być w takiej sytuacji, prawda? Dokładnie, tak. I to wszystko w ten sposób się u mnie zaczęło i ja zaczęłam szukać odpowiedzi,
i zaczęłam korzystać ze szkoleń, oczywiście na początku darmowych, prawda, YouTube, książki, darmowe szkolenia, więc każdy z nas ma dokładnie tą samą możliwość. I potem, kiedy zaczęłam zarabiać, zdecydowałam się, kiedy słuchałam moich mentorów, darmowych materiałów, jakikolwiek są, czyli tak samo ja na YouTube, czy w grupie Pokochaj Pieniądze, jest aż 92 godziny za darmo, gdzie można bardzo i mocno już powiedzieć, że życie. Już te 92 godziny naprawdę bardzo potrafi zmienić, tak, że mimo, że Marta naprawdę ma fantastyczne szkolenia, to już są na taki wyższy level, żeby wejść, tak, to jeżeli ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji, to darmowe szkolenia, to darmowe nagrania, które Marta ma na YouTubie czy na Facebooku, naprawdę już zmieniają nasze myślenie, zmieniają już nasz mindset, także wystarczy już tego posłuchać, a jak chce się jeszcze więcej, to wtedy są fantastyczne szkolenia, które znajdziecie też, ja zresztą dam tutaj w opisie naszego live'a te informacje. Ja wszystko będę mówiła na bieżąco, czyli chodzi mi o to, że po prostu zaczynamy jakby od podstaw. Oczywiście każdy jest w innym miejscu, w innej sytuacji. Ktoś dziś zarabia 2000, ktoś zarabia 5, ktoś zarabia 15, ktoś zarabia 20, a ktoś 100 tysięcy, więc dla każdego jakby u mnie coś się znajdzie, ale ten początek ja również miałam od podstaw. Nie powiedziałam od razu, ja chcę 100 tysięcy na miesiąc. Ja chciałam tam chyba 1000 dolarów ekstra. Ja zaczynam od początku, ponieważ też mój umysł nie był w stanie uwierzyć, że ja mogę mieć więcej, nie miałam takich marzeń, nie miałam takich aspiracji, nie miałam takich w ogóle celów. Ja chciałam w ogóle wyjść z czegokolwiek, żeby tutaj cokolwiek się zaczęło poprawiać, tak? Więc jeśli ktoś mnie ogląda dzisiaj, kto nie ma nic, to jest właśnie to, co tutaj jest z tyłu u mnie. YouTube Marta Manters można znaleźć od numer 1 i grupa Pokochaj Pieniądze, więc to jest pierwsza sprawa, że nie każdy musi od razu zacząć. Tak w ogóle. Tak, że zaczynamy od początku, tak? Nie zaczynamy od nie wiadomo jakich kwot od razu. Więc tak to tutaj u mnie wyglądało i musiałam powoli, stopniowo zmieniać swoje myślenie. Po prostu. I tak to wygląda. To jest proces, to nie jest coś, co zmienia się z dnia na dzień, ponieważ my mamy zakodowane pewne rzeczy tutaj w głowie, jesteśmy zaprogramowani przez nasze środowisko, szkołę, rodziców i tak dalej. I od razu proszę nie obwiniać tutaj tych osób, bo oni również nie wiedzą, prawda? Więc ja zaczęłam szukać ludzi, którzy mówili inaczej, którzy mówili, co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy. I powtarzam, ja chciałam chociaż trochę tej poprawy. A później ta machina ruszyła i wszystko pięknie się rozkręciło, bo rozkręciłam to moment. I chyba też to jest takie bardzo ważne, prawda, żeby zacząć szukać też u osób, które informacji, u osób, które ten sukces osiągnęły, bo jeżeli my otaczamy się samymi takimi ludźmi, którzy mówią, że się nie da, że jesteśmy w takiej, a nie innej pracy, że taka, a nie inna rzeczywistość, że inflacja i tysiąc różnych tego typu przekonań, tak? Bo tak naprawdę to są przekonania, bo przecież ludzie, którzy osiągają sukces, też żyją w tym samym świecie, w tej samej inflacji i tak dalej. To tylko zależy od naszego, od naszej zmiany myślenia. Także to jest ważne, żeby zacząć otaczać się ludźmi albo słuchać ludzi, którzy mówią inaczej, tak? Bo jeżeli my słuchamy, ja na przykład przez większość mojego życia w dzieciństwie słyszałam od mojej kochanej babci, którą bardzo kochałam, ona już niestety nie żyje, ale taki miała wdrukowany swój program, że powtarzała cały czas, nie mamy pieniędzy, nie mamy pieniędzy. To ja. Jakby gdzieś ta mantra, tak pamiętam też, że o tym opowiadałaś, i ja gdzieś też miałam to wdrukowane w głowie, nie mamy pieniędzy. Więc jeżeli my mamy taki mindset, że wydaje nam się, że ciągle nie mamy pieniędzy, to ciągle będziemy do tego wracać. I ważne jest, i co ja zauważyłam, że to jest praca cały czas, dlatego że jeżeli przestajemy pracować nad tym mindsetem, to te 20 lat, które miałam wdrukowane, bardzo szybko wraca. Tak. Dlatego każdego dnia jest ważne, żeby jednak pracować z tym umysłem, powtarzać sobie, nawet jeżeli nam się wydaje, że to już jest takie, takie oczywiste, to jednak jest ważne, żeby to powtarzać, tak? Bo ja zauważyłam takie moje powroty do tego starego schematu. Tak, więc już mówię, przede wszystkim pierwsza rzecz bardzo ważna to jest to, że nasz umysł jest jak gąbka, czyli wszystko, co mamy na oko, czego słuchamy, co oglądamy na Netflixie, o czym rozmawiamy z partnerem, z mamą, z babcią właśnie tutaj w pracy, z kolegami, ze znajomymi, myślimy, że jedziemy na kawę, ponarzekamy pół godziny, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, bo my w ten sposób afirmujemy, czyli jeszcze bardziej potwierdzamy nasze przekonania, bo to, o czym my mówimy, te konwersacje, które mamy z kimś innym, one są oparte na naszym programie, czyli na tym, w jaki sposób my myślimy, w co my wierzymy. Ktoś powie, jest trudno, ktoś powie, jest ciężko, że ja muszę wyjechać z kraju, żeby zarobić pieniądze. To jest tylko i wyłącznie twój program, ty w to uwierzyłeś. To nie jest prawda. W Polsce można zarobić super pieniądze. W
każdym kraju można zarobić super pieniądze i w każdym kraju są bogaci ludzie. W każdym. Więc czym bogaci różnią się od biednym? Od biednych? Sposobem myślenia. Biedni powiedzą, nie ma, jest ciężko, trudno, nie dam rady, w ogóle bez sensu, a bogaci powiedzą, dobra, to nie wyszło, ja sprawy, zaczynamy to. Nigdy się nie poddają, przewrócą się 100 razy, podniosą. To jest ta różnica. I teraz dalej, co należy zrobić? Posprzątać swoje media społecznościowe. Ja napisałam taki post właśnie w grupie Pokochaj Pieniądze, tutaj też jest na Instagramie u mnie. Posprzątaj swoje media społecznościowe. Jak wchodzisz na swoje media społecznościowe, to będzie Facebook, Instagram, TikTok, wszystko jedno co. Co widzisz, co tam jest? Bo to, co ty widzisz, to, co lajkujesz, to, co obserwujesz, tym karmisz swój umysł. Trzeba to posprzątać, wszelkie religijne, polityczne, negatywne sprawy. Na przykład mój tata uwielbiał, świętej pamięci, kochany, uwielbiał oglądać filmy katastrofy lotnicze i tak dalej. Ale wtedy ja tego nie wiedziałam, a on uwielbiał i zawsze przełączał sobie na to. Każdego wieczora dziennik oczywiście, wiadomości, tak? Teraz ja to wiem. I później, w sumie już ostatnich 2 latach mówiłam, proszę was, przerzućcie z tego programu, który nazywa się Uwaga, coś tam, jakie to tragedie się dzieją, proszę was, proszę to przerzucić, włączcie sobie na inny program, gdzie leci jakiś śmieszny, chociażby serial, głupi serial, nieważne, ale chodzi o to, żeby nie wchodzić w tą całą dramę, bo co to powoduje? To powoduje, że wzbudzamy w nas strach. Zaczynamy się coraz bardziej bać, nakręcamy się, o Boże, co to będzie, muszę oszczędzać na czarną godzinę, jest inflacja, co będzie, jak mi zabraknie, nie mogę pojechać na te wakacje, bo przecież mi zabraknie, co się dzieje, od razu panik, atak i tutaj słuchajcie, panika w głowie, zaraz idziemy w co? Wyląduję na ulicy, nie będzie pieniędzy, nie będę bezpieczna, nie będę bezpieczny, moja rodzina po prostu umrze z głodu, od razu nasz umysł idzie w tamtym kierunku. Ja bym dodała, żeby w ogóle telewizji nie oglądać tak naprawdę, bo 90% informacji tam jest. Możemy oglądać, bo ale ja wybrane programy. Ja jestem świadoma, ja wiem co, ja oglądam YouTube, ale ja wybieram co ja chcę. Ja wiem czego ja szukam, na Netflixie wiem co ja chcę oglądać, jak mi nie pasuje wyłączam to, bardziej nie pozwalam. Chodzi o takie programy, wiesz, tak jak ludzie włączają czasami, także wiadomości tak lecą w tle, tak, bo tam generalnie jest 90% tak samych negatywnych rzeczy, tak, prawda, które też cały jest czas programują nas. Zobaczcie, ile jest pozytywnych programów. Niech ktoś mi powie, ile mamy pozytywnych programów. Pozytywne się nie sprzedaje, więc nie będą mówić nic pozytywnego. Będzie wszystko po prostu bez nadziei, więc nie dajcie się tutaj, słuchajcie, nakręcić to wszystko, bo to ma wpływ na was i później wy czujecie się źle, boicie się i wszystko manifestujecie sobie po prostu w swoim życiu, dlatego że wy zaczynacie wierzyć, że jest źle, że jest niedobrze, że ciężko, nie da rady. To staje się waszą prawdą i mówicie, Marta, ale ja widzę, że to, ale ja widzę, że to, a widzę, ja widzę, że tamto się dzieje. Bo ty to cały czas obserwujesz. Co obserwujesz, im więcej dajesz temu uwagę, to do nas oczywiście przychodzi. Ale masz ty swój umysł i jeżeli wiesz, że możesz to zmienić, to ty przejmujesz pałeczkę i mówisz, nie pozwalam, żeby ktoś programował mój umysł. Nie pozwalam na to. Ja będę robić to, co ja chcę i ja decyduję, czy ja mam pieniądze, czy nie. Ja decyduję, czy mnie idzie w biznesie, czy nie. Ja decyduję, czy mam klientów, czy nie. Ja decyduję, czy mam takie ceny, czy nie. Ja o tym decyduję, czyli zabieramy się za siebie. Wszystko zaczyna się od nas. My jesteśmy źródłem wszystkiego. Co myślę o sobie, co myślę o innych, co myślę o świecie. Wszystko wychodzi ode mnie, tak? Czyli to, co myślę, widzę w życiu, nie na odwrót. Patrzysz na to, co jest w życiu i myślisz, że ci się w głowie zmieni, to w tą stronę nie działa. To jest w drugą stronę. I nie jest to tak, że jak zobaczy, to uwierzę. Nie. Jak uwierzysz, to wtedy zobaczysz. To jest w tą stronę. Czyli sprzątamy media społecznościowe. Dalej, kim się otaczasz? I też dostaję tak pytanie, Marta, ale ja mam taką rodzinę, mam takiego partnera i tak dalej, tu mi w pracy narzekają i tak dalej. Wzmacniaj siebie, pracuj nad sobą. Jak? Jestem zajebisty, jestem super, jestem najlepszy, wiem, że ja mogę wszystko. Afirmacje, praca tutaj nad tym, jak ja się czuję. I wtedy co? Jednym wpada, drugim wypada. Jednym wpada, drugim wypada. Nie interesuje cię, co ci ludzie mówią. Nawet jak gada, tak jak ja. Jeśli słyszę, że ktoś gada jakieś głupoty, mnie to w ogóle nie rusza, bo ja wiem swoje. Nawet sekundy nie spędzam czasu. Czyli to jest jedno. Już przepraszam, że tak chcę, bo tu sobie zapisałam, chcę tylko dokończyć, żeby otaczać się ludźmi, chociażby online. Gdzie tych ludzi znaleźć? Online. Facebook, Instagram, Google, YouTube, tak? Osoby, których słuchamy, tak na przykład ja, tak? Osoby, których nie znacie fizycznie, ale wirtualnie na moim YouTubie możecie mnie słuchać.
Ludzie do mnie mówią: Marta, ja nie mogę spać, jak Ciebie słucham. Tyle mam energii po Twoim live. To jest właśnie to. Ja również słucham moich mentorów online. Oczywiście mam wykupiony mentoring i tak dalej, słyszę codziennie, mam wiadomości prywatne i tak dalej, jestem prowadzona, dlatego też polecam każdemu coś takiego. I to jest to, kim my się otaczamy, kogo codziennie słuchamy. To ma wpływ na to, co czytamy, książki, wszystko, co codziennie oglądamy w naszym telefonie. Głupoty, bzdury, czy edukujemy się? Edukacja finansowa, podstawa. Właśnie chciałam też jeszcze, żebyś powiedziała więcej o afirmacjach, czyli właśnie, bo ja często też słyszałam, że no okej, ja ciągle myślę o tym, że chcę być bogata, czyli takie chcenie, ale tak naprawdę to chcenie nie jest afirmacją, czyli jak prawidłowo afirmować, żeby to było skuteczne, czyli to samo chcenie tak naprawdę nie wystarczy, czy samo myślenie o tym, że chcemy być bogaci, tak, czy chcemy więcej od życia, To nie daje nam tych rezultatów. Często ludzie myślą, że okej, ja tak myślę dużo o tym bogactwie, a tak naprawdę niczego nie osiągam. Chcę więcej zarabiać, czy piszę sobie, nawet wypisuję, że chcę tyle zarabiać, ale jednak tyle nie zarabiam. I bardzo szybko się też poddają, prawda, że nie widzą rezultatów tam. Często to jest tak, że tydzień, dwa, nie widzę rezultatów, no to nie działa. Ja w to nie wierzę. Albo pytanie, czy ty w to wierzysz, bo to tylko takie afirmowanie. Co to w ogóle daje, tak? Mogę też szerzej rozwinąć, jak afirmować, jak to robić, żeby to było skuteczne i kiedy możemy zobaczyć te rezultaty i czym te rezultaty się objawiają. Okej. Dobrze, już sobie napiszę. Dobra, więc tak, od początku. My przyciągamy do życia to, kim my czujemy, że jesteśmy. Czyli jeżeli ja czuję, że jestem zajebista, jestem mądra, jestem kobietą sukcesu, zarabiam tyle i tyle, tak? Jeżeli ja to czuję, ale to wtedy to zaczyna pojawiać się w moim życiu. Natomiast rozpoczynamy przede wszystkim od zmiany siebie i od rozpoznania, jakie ja mam przekonania na temat siebie, na temat pieniędzy. OK? Co ja sobie mówię, czyli te nasze wewnętrzne konwersacje, gdy idę płacić, narzekam, gdy idę do sklepu, mówię, o Boże, to takie drogie, gdy mąż mi coś tam mówi, że musimy zapłacić za coś, ja już, o Jezus Maria. Czyli co? Wchodzimy w energię braku, znaczy jesteśmy wtedy, wchodzimy w energię też strachu, czyli jesteśmy kim? Jestem Martą, która boi się płacić rachunków. Dlaczego? Bo mi zabraknie. Boję się, że nie mogę pojechać na wakacje, bo mi zabraknie, tak? Czyli cały czas jesteśmy w tej energii braku, czyli jesteśmy osobą, która uważa, że nie ma. Wszystko, bo jestem, się manifestuje. Jestem Martą, która zawsze ma mnóstwo pieniędzy. Jestem Martą, której biznes przynosi tyle i tyle pieniędzy. Buduje, kreuje swoją osobowość, staje się kimś innym. Czyli dlatego powtarzanie tego tak od po prostu nie działa, bo my tego nie czujemy. Czyli robimy to wszystko stopniowo. Jeżeli ja dopiero zaczynam, to ja nie mówię już, że jestem bogatą kobietą, tylko zaczynam. Zarabiam. Nie wiem, zarabiasz teraz 3000, tak? Zarabiam na przykład 3500. Zarabiam 4000 miesięcznie. Stopniowo. Polecam mój notes Bogactwo Stanu Umysłu. Ja tutaj tłumaczę w środku, jak to wygląda. Można słuchać. To promocję nawet na ten notes, nie? Tak, tak, tak. Jest promocja, słuchajcie, do jutra minus 20% na pokochajpieniądze.pl z kodem DIAMENT, dużymi literami. I tutaj macie, słuchajcie, afirmacje. Możecie sobie pisać u góry, ile zarabiacie. Jest cała instrukcja tego notesu. Dlatego on, to nie jest taki zwykły notes, słuchajcie, tylko on jest tak stworzony, żeby zaprogramować Twój umysł właśnie na te pieniądze, na tą zmianę myślenia. Więc to jest super narzędzie. Dlatego piszemy, zarabiam tyle i tyle, na przykład 3000 miesięcznie. Osiągniesz 3, zmieniasz na wyżej, 3500, 4, albo masz 7000, zmieniasz na 7,5, zmieniasz na 8. Masz 8, zmieniasz na, nie wiem, 9, 9,5, 10, stopniowo. Jak czujemy my, że tak, to jest dla mnie możliwe, ok? To jest to. Więc my zmieniamy naszą osobowość. Czyli jeżeli, popatrzcie, jeżeli piszesz afirmacje, korzystasz z tego, słuchasz mnie, ale, idziesz do sklepu i mówisz, ale jest drogo. Mamy problem. Dlaczego? Bo jeżeli jesteś na przykład Kasią, która zarabia 8 tysięcy złotych, czy ta Kasia nie może sobie kupić szamponu za 100 zł? Może. Ale nie kupuje, ponieważ myśli, że jej zabraknie, że to jest drogie, że może nie powinna. I tu wchodzimy znowu w energię braku i myślimy tak, o, jak będę mieć 20 tysięcy, to wtedy sobie kupię. To jest na zasadzie, wiecie, ja to też tak mówię, jak wyzdrowieję, to pójdę do lekarza. To jest wszystko tyłem do przodu.
tworzymy swoją nową osobowość. O to chodzi. Więc jeżeli afirmujesz 5 tysięcy, 10, 15, 20 i tak dalej, a w codziennym życiu zachowujesz się jak osoba, która ma 2, płacisz jak osoba, która ma 2, podejmujesz decyzję w biznesie jako osoba, która ma 2 tysiące, nic się nie dzieje. I to jest największy problem wszystkich. Jeżeli ktoś na przykład do mnie pisze, mówi: Marta, robię tyle, nic się nie dzieje, bo wciąż jesteś tą samą osobą. Afirmujesz, ale robisz coś innego. Czyli idziesz na siłownię, ćwiczysz, za chwilę przychodzisz do domu i wciągasz pół paczki ciastek. To jest dokładnie to, kochani. Nic innego. Więc to musi być ze sobą spójne. Spójne. Bo jeżeli ja afirmuję, słucham tego, co mówi mój mentor, to ja nie mogę robić czegoś na odwrót. Jeśli moja mentorka mówi mi: Marta, należy zrobić tak i tak i tak, bo tu robisz błąd. Okej, dobra, ja to stosuję. A nie, a ona taka głupota, ja zrobię swoje. Albo nie, 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 bo ja zawsze tak robiłam, to tak będę robić. No to halo. Nie chodzi tak naprawdę o wypisywanie tych afirmacji, tylko o to, żeby, znaczy wiadomo, że to jest też ważne, a żeby te afirmacje stosować tak naprawdę w ciągu całego dnia, czyli każda myśl jest afirmacją. I kontrolowanie, co mówimy. Wewnętrzne konwersacje, jak z kimś rozmawiamy i zaczynasz narzekać, to powinnaś się ugryźć w język. Co ja gadam za głupoty? Stop. I to wymaga właśnie tego czasu, to jest proces, bo trudno nagle po 20 latach, czy 30, czy tam 15, takiego życia i takiego myślenia zmienić się z dnia na dzień. Więc tutaj ludzie właśnie mają problem, że są niecierpliwi, bo to nie jest tak z dnia na dzień. Mnie zajęło to 2 lata. Teraz oczywiście mam rozkręconą maszynę, więc dla mnie to jest proste. Ja chcę tego, pyk, za chwilę to się dzieje. Nie, że tak za 5 minut, ale ja już wiem, co mam robić i wiem, czego mam nie robić. Jak prowadzę moje osoby, które są czy na mentoringu, czy na moim mastermindzie, już takie wysokie naprawdę, tutaj mamy kwoty, to ja mówię: moja droga, zwróć uwagę, co ty myślisz, podjęłaś tę decyzję, jak myślałaś, i to się wydarzyło, co myślałaś przed tym, bo to spowodowało właśnie to. Czyli cały czas jest dyscyplina, kontrola swoich myśli. Tu trzeba mieć twardą D, brzydko powiem, tak? Ale moi drodzy, zaczynamy od początku. Nie każdy od razu musi być taki jak ja. To jest proces. U mnie to również trwało. Jestem, gdzie jestem, bo nigdy się nie poddałam. Więc jeżeli ja mogę, to każdy z nas może. Więc to samo, siłownia. Idziesz, nie schudniesz po tygodniu. Nie będziesz po 2 miesiącach mieć six-packa, jeśli ważysz 80 kilo. Nie da rady. Prawda? To jest to. I tutaj jeszcze na koniec tego tematu, co wcześniej powiedziałaś i nie powiedziałam tego, żeby uczyć się od osób, które mają te rezultaty, które żyją tym, czego uczą. Po prostu. Bo jest mnóstwo osób, które pisze książki, które prowadzą szkolenia, ale popatrzcie na ich życie, popatrzcie, czy oni rezultatu żyją brak. Tak, jak uczą. Czy oni to mają w swoim życiu? Trzeba być autentycznym, trzeba mówić prawdę, trzeba być sobą, dlatego ja to, co pokazuję, czy mówię na moich szkoleniach, czy na mentoringu i tak dalej prywatnie, wszystko, moje osoby zresztą wiedzą, moi klienci, klientki, że ja mówię prawdę i dokładnie oni wiedzą, w którym miejscu ja jestem. Ja przechodzę coś, też im mówię. Tu nie ma co wymyślać, nie ma co kłamać. Czasem ktoś mówi: o Marta, tutaj oglądam twoje live'y, tak sobie myślę, tak jakoś mi się to gryzie, prawda? Gryzie są początkowe live'y na przykład, tak? Gdzie jak ja prowadziłam live'y początkowe, ja bo już widać tą przemianę na miesiąc. Ja już wtedy miałam 50 tysięcy na miesiąc, kiedy rozpoczęłam grupę w 2020 roku w marcu. Ale ja jestem osobą, która również przechodzi transformację i ja nie mam potrzeby pokazywania mojego życia całego. Nie mam potrzeby: słuchajcie, mam Chanel, kolczyki, wow, kupiłam dzisiaj, nie wiem, jeżdżę takim samochodem, takim czy takim. Po prostu ja nie mam takiej potrzeby. A są osoby, które faktycznie się afiszują, ale to nie o to chodzi. Można mnie obserwować, możecie widzieć, gdzie mieszkam i tak dalej, pokazuję rezultaty moich klientów i to jest dla mnie nie okej. Okay. Prawda, mój księgowy wie, ile zarabiam, ludzie, którzy ze mną pracują, wiedzą, ile zarabiam, ale ja nie potrzebuję wrzucać tego na media społecznościowe. I też chcę to powiedzieć, żeby nie myśleć tak, że ludzie bogaci, ludzie sukcesu, oni myślą tylko o tym, żeby wrzucić, ile zarabiają na Instagram albo na Facebook. To w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Masz prawo być tym, kim jesteś, zachować swoją prywatność, być sobą, być autentycznym i żyć na swoich warunkach. Po prostu. Dlatego patrzcie, od kogo się uczycie, jak ta osoba mówi, jak ona żyje, czy też podam taki już ekstremalny przykład. Jeśli ktoś, powiedzmy, mówi, jak schudnąć, jak ćwiczyć, a sam jest otyły, to widzicie, o co chodzi? Czyli ja mówiłabym o pieniądzach, ale nie miałabym ani złamanego grosza.
A mówiłabym, jasne, ty też możesz być bogaty, pewnie, że tak. Tak, warto zobaczyć, jakie rezultaty ma ta osoba, tak? Czego uczy, to prawda. Dlatego jesteś właśnie taką super inspiracją, bo widać u ciebie też tą przemianę, tak? Widać po tych live'ach, widać tak naprawdę na przestrzeni tych 3 lat już teraz, tak? Bo zaczęło w 2020, to możecie sobie też zobaczyć pierwsze live'y Marty i obecne, jak, bo nawet gdzieś takie porównania też chyba robiłaś, tak, prawda? Tak, ja wrzuciłam. Tak, tak, wrzucałaś. To naprawdę widać też, jaką sama przemianę cały czas przechodzisz, tak. A druga rzecz, która jest bardzo ważna, ty się dalej sama szkolisz. Tak jest. Więc to jest, uważam, bardzo ważne, dlatego że osoba, która uczy o czymkolwiek innych, dalej powinna być w procesie swoim uczenia się, dlatego że wiedza się zmienia, czy może nie tyle zmienia, co dużo rzeczy więcej się można jeszcze dowiedzieć, tak? Także to jest dla mnie też na plus bardzo, że ty też o tym mówisz, że się dalej szkolisz, dalej inwestujesz w swoje szkolenia. Tak, jest dokładnie tak, ponieważ jeżeli chcemy, ja mówię tak, zresztą to nie ja wymyśliłam ten tekst, nie wiesz tego, czego nie wiesz, po prostu nie wiesz tego, czego nie wiesz. Więc ja, kiedy chcę wyjść na wyższy poziom, po prostu korzystam z, tutaj z mojego mentora, czyli zapłaciłam, zainwestowałam w tamtym tygodniu 240 tysięcy złotych w półroczny mentoring. Dla kogoś to może być, o mój Boże, ale tak, takie to są kwoty. Im bardziej idziesz do góry, im bardziej ktoś jest, ma większe rezultaty, ma większe sukcesy, tym bardziej, tym więcej się płaci za jego wiedzę. To jest normalne, tak jak lekarz ma kilka specjalizacji, szkoli się w różnych krajach. To jest normalne, że za godzinę zapłacisz 50 zł, tylko zapłacisz 2000, 4000 zł za godzinę. Ja sama chodzę do lekarza, gdzie ja płacę 400 dolarów za godzinę i w ogóle mnie to nie zastanawia, bo to jest normalne. Czyli jeżeli ja się szkolę, tak samo moje ceny idą do góry, prawda? Ponieważ moja wiedza jest tego warta. Więc ja cały czas się uczę, dlatego ja jestem za tym. Uczyć się trzeba non-stop, nie wiesz tego, czego nie wiesz. A o to tutaj chodzi, żeby uczyć się od tych osób, które są już tam, gdzie ty jesteś. Dlatego też, jeżeli ktoś chce właśnie wyjść od zera, zarabiać trochę więcej, YouTube, proszę bardzo, jeżeli ktoś już ma 4, 5, 6, 7, 10 tysięcy, moje szkolenia płatne, jeżeli ktoś już ma 30, 50 tysięcy, kolejne to szkolenie, które zaczyna się teraz 3 października, dla osób, które chcą zarabiać w milionach, prywatny mentoring, mastermind. Dzisiaj wrzuciłam na relację, jedna z moich cudownych klientek ma, dostałam cię wiadomość, 984 tysiące na miesiąc, moi drodzy Państwo. To wszystko jest możliwe i tak to jest łatwe do zrobienia. No i trzeba to tylko ustawić dobrze głowę i otaczać się osobami, które mówią ci, że to jest małe. Dlatego ja właśnie mam tak, że ja, dlatego że ja tak uważam, to osoby kalibrują do mnie i ja je podciągam. Czyli mam osoby, które mają różne biznesy i ja tym, co mówię, jak je prowadzę, podciągam je do góry. Więc one mają cały czas u mnie wsparcie, prawda? Ale teraz ja również się uczę i też mam kogoś u góry, kto podciąga mnie pod miliony, prawda? Dlatego to wszystko jest połączone pięknie ze sobą. Ja ładuję w siebie i ładuję w moich ludzi, okej? Okay? Takie to jest, tak to wygląda. Jeżeli samemu ciężka sprawa. Bo chciałam też właśnie powiedzieć, że też zupełnie inny mindset mamy, przyciągając 20 tysięcy, zupełnie inne 50, a zupełnie jest jeszcze czymś innym przyciąganie tych pieniędzy, a umiejętność nimi zarządzania, inwestowania, tak jest. Pomnażania. Tak jest. Tego, co też chyba ostatnio na swoim tutaj Instagramie pisałaś, czyli te wzrosty, które mamy co roku, czyli nie, że ciągle zarabiamy tyle samo, okej, ktoś zarabia 5, 10, 15, 20 tysięcy, ale co roku jest to samo. Nie ma tych wzrostów, tak? I tak tutaj jest. Jest to ważne, że jeżeli jest to możliwe dla każdego, tylko trzeba po prostu zdobyć tą wiedzę. Tak. Ale żeby zdobyć tak tą wiedzę, to trzeba się szkolić. Tak jest, dokładnie. Jeżeli ja, powiedzmy, zarobiłam 500 tysięcy na miesiąc, to ja wiem, jak zarobić 500 tysięcy. Jeśli wiem, jak zarobić 10 tysięcy, 20, 30, 40, ale stoję przez rok, 2-3 lata w tym samym miejscu, to znaczy, że ja coś robię źle. Tak. To znaczy, tą wiedzą, którą mam, doszłam do tego miejsca, ale nie mogę pójść dalej, bo nie mam tej wiedzy, która mnie wyciągnie wyżej. Potrzebujesz wtedy tak czegoś więcej. Tak, dlatego tak samo ja się uczę po to, żeby wyjść jeszcze wyżej, bo ja nie wiem, co jest tam dalej. Muszę się nauczyć od kogoś, prawda? Więc jeżeli ktoś stoi w miejscu na 5, 10, 15, 20, 30, 40 i tak dalej, to właśnie u mnie znajdziemy szkolenia,
które poprowadzą od tego zera do góry, dlatego są różne. To właśnie to jest 3 października, jest dla osób, które zarabiają minimum 30 tysięcy, bo się zarabiasz 5, nie ma co iść tam, bo ty jeszcze nie wiesz, jak zarobić 10, jak zarobić 8, jak zarobić 15, prawda? Więc to nie to, że ja jestem taka, o, tutaj nie można, tylko... No, po kolei. Wiecie, po prostu przechodzić po prostu tą drogę. Robimy to tak samo jak w szkole. Trzeba najpierw podstawówkę, później liceum, prawda? Nie da się od razu pójść na studia, trzeba podstawy przejść, tak? Tak jest, tak jest. Ale najważniejsze, to wszystko można osiągnąć, tylko cierpliwość, determinacja, nasze zaangażowanie, nasza chęć, edukacja finansowa, otaczanie się ludźmi, którzy mają to, co chcemy. Jeśli ktoś chce założyć jakiś biznes, nie wiem, co to będzie, kurczę, otworzenie restauracji. Obserwujmy ludzi, którzy już mają restaurację, które mają sukces, prawda? Mamy Instagram, mamy YouTube, mamy wszystko. Kiedyś tego nie było. Teraz jest dużo więcej możliwości tak naprawdę. Wszystko, możemy się inspirować tymi ludźmi, czytać książki z tym związane, biografie ludzi sukcesu. Jak oni myśleli, jak oni, aż mam gościu skórkę, to jest ekscytujące dla mnie. Więc ja czerpię tą wiedzę, ja się tego uczę i ja to stosuję. I bycie w energii takiej osoby, która ma takiego powera, wyciąga ciebie automatycznie po prostu do góry. Tak to wygląda, dlatego świetnie otaczać się takimi osobami. Czytać książki, mówię, na początku książki, nagrania, szkolenia darmowe, YouTube itp. itd., gdziekolwiek, to nie muszę być ja. Patrzcie na takie osoby, które z wami rezonują. Ale edukujemy się, uczymy się cały czas, bo kto się nie rozwija, ten się po prostu zwija. To wszystko. Taka jest prawda. Chciałam jeszcze dodać, że, bo mówiłaś właśnie, że ty swoim przykładem pokazujesz to, z czego uczysz, ale co ważniejsze, nie tylko ty, ale twoje kursantki pokazują. Bo tak. Wiesz, jeszcze co innego jest, jak my sami potrafimy do siebie ten sukces osiągnąć, ale najważniejszą rolą teraz kogoś, kto uczy tego, jest sukces podopiecznych, prawda? Czyli kursantów, którzy ten sukces osiągają, a ty dużo masz takich swoich już kursantek, chociaż u ciebie pewnie więcej jest kobiet, ale mężczyźni też się chyba zdarzają, prawda? Tak, ja powiedziałabym, że mam tak w okolicach 5% to będą mężczyźni. I to jest tak, że ja mam tysiące rezultatów, tysiące w grupie Pokochaj Pieniądze, tysiące po prostu. Ja dostaję wiadomości codziennie, mam też ze szkoleń, oczywiście mam prywatny mentoring, tutaj wrzucam. Ja nie jestem w stanie nadążyć, więc jak ktoś do mnie pisze, to ja wysyłam serce, dziękuję, jak dam radę, zrobię zdjęcie, wrzucę na relację, z tego tak dużo, że no, to jest miód na moje serce i ja zawsze jestem wdzięczna i dziękuję i dopinguję każdej osobie, która do mnie napisze, ale jest tego tak mnóstwo, że nie dam rady. Więc to jest właśnie w prywatnych wiadomościach, to jest Instagram, to jest YouTube, tak samo e-maile dostaję również, prawda, więc i ludzie o mnie mówią. Teraz jak zrobiłam to wyzwanie manifestu 2000 zł, prawda, 2000 zł jest moje, doszło do mnie, nie wiem, 5-6 tysięcy osób, już sama po prostu nie wiem, jest codziennie, mam po 300 osób, które wchodzą do grupy, to jest normalnie wow, szok, co się dzieje, ponieważ ludzie zaczęli dzielić rezultaty, pokazywać swoje rezultaty i teraz wszyscy pędzą po prostu do Marty. A tak samo można wymanifestować 2000 jak 5000, 10, 6, ta sama zasada. Ta sama zasada. Można znaleźć to u mnie na Instagramie. Wyróżnionych jest takie kółeczko moje 2000 zł. Tam jest instrukcja, co należy zrobić, żeby wymanifestować to, jakie metody. I od razu mówię, kwota jest dozwolona, jaką chcecie, ale ja polecam, jeśli kwota jest dla ciebie za duża, to nie idź od razu w 100 tysięcy, żadne takie, bo to po prostu ktoś zarabia. Mam takie przykłady, ktoś pisze, ok, zarabiam 5 tysięcy, a chcę wymanifestować 800. Ja mówię, Boże Święty mój, prawda, no to no z motyką na księżyc, no to tak się nie robi, nie, no zaczęłam siłownię, ważę 100 kilo, ale ja już za miesiąc chcę mieć six pack i być fit. No tak się nie da, to jak prawda. Jak to jest możliwe? Pomyślmy, że to jest proces i bądźmy cierpliwi, bo ta machina musi się ruszyć, to musi ruszyć. Ta energia musi ruszyć, żeby to, co ty chcesz, zaczęło iść w twoim kierunku. To nie jest tak, że powiemy i już jest za sekundę, na szczęście. Czyli to, co tu jest ważne, to nie poddawanie się, czyli ta determinacja, o której mówisz, bo po drodze możemy spotykać różne sytuacje, może się różne rzeczy dziać, co będzie nam się wydawało, że nic się nie dzieje, a tak naprawdę to są chwilowe przestoje, żeby zobaczyć ten rezultat, to trzeba po prostu poczekać, trzeba dalej działać, nie patrzeć na te przeszkody, tylko je po prostu, nawet jak upadamy, to się podnosić, tak? Że to jest ważne, że idziemy dalej, robimy swoje,
nie poddajemy się, nawet jeżeli nie widzę od razu rezultatów, to ja je zobaczę, tak? To tak samo, tak jak mówisz, jak zaczynamy trenować, czy chcemy schudnąć, to też dążymy do jakiegoś celu, ale też czasami jest tak, że chudniemy, czasami jest kilogram więcej, bo to nigdy, sukces nigdy nie idzie liniowo. Tak. Sukces tak idzie jest. W ten sposób i dokładnie to chyba tak. Tak. I to jest coś, co trzeba zrozumieć, że to nie jest tak, że okej, zacznę pisać i już pyk, wszystko będzie cacy. Nie, bo to, co my chcemy, przede wszystkim nie będzie dostarczone po prostu o tak, prostą linią. Możesz iść w prawo, w lewo, tu się może coś wydarzyć, ale tam za zakrętem to jest. Więc dlatego ta mocna głowa jest ważna i nie myśleć, o, robię to już 4 dni, dostałam wszystkie e-maile odnośnie wyzwania i nic się nie dzieje. Co ja robić? No, wyrany boskie, 4 dni kobietą. To tak, moi drodzy, to też no po prostu naprawdę... To nie bankomat, że się naciska i wychodzą pieniądze. Dokładnie. Dokładnie. Tu ma być wytrwałość i przede wszystkim nie patrzymy, że jak coś się dzieje, to od razu to jest złe, że o, to nie idzie, to nie wychodzi, o, to jednak nie działa. Nie. Skąd wiesz, bo ta sytuacja, tak jak zdarza się, że na przykład wyrzucą cię z pracy, ale dlaczego tak się może dziać na przykład? Bo manifestujesz 10 tysięcy, a masz 5, a w tej pracy nie dostaniesz, ale ciebie zwolnią z tej pracy, myślisz, że to jest złe, a tymczasem to jest właśnie to, co doprowadza cię do tej drugiej, bo za chwilę dostajesz ofertę albo znajdziesz pracę, gdzie masz te 10. Dlatego każda sytuacja jest dla nas neutralna. Czyli to, co często każda sytuacja powtarzasz, jest wszystko dzieje się na naszą korzyść, prawda? Tak, że niezależnie od tego, co nas spotyka, warto się zatrzymać i powiedzieć, ok, wydarzyło się to, ale to znaczy, że czeka na mnie coś lepszego. I z takim mindsetem łatwiej nam będzie jakby iść dalej i nie poddawać się, prawda? Tak. Ja zawsze to mówię w ten sposób, że zawsze wszystko działa na moją korzyść i nie wiem jak, ale ta sytuacja odwróci się na moją korzyść. Czyli jeżeli na dzisiaj to wygląda źle, ale powiesz, o, ja wiem, że nie wiem jeszcze jak, ale ta sytuacja wyjdzie na moją korzyść, muszę wytrwać, to tak właśnie będzie. A jeżeli ty od razu się poddajesz i mówisz, o Boże, beznadziejnie, ta sytuacja jak się skończy? Beznadziejnie. I potem jest Marta, jak to się stało? Konwersacje, co sobie codziennie mówisz, jak się czujesz, uczucie jest sekretem, jak ja się czuję codziennie. Jeżeli ja jestem zestresowana, boję się, panikuję, prawda, to nie jest energia, to jest maciupeńka energia, nie źródła, która nie przyciąga niczego, ani dobrego, ani pozytywnego, po prostu to tak w ogóle nie działa, to jest w drugim kierunku. Jesteśmy na takiej częstotliwości wtedy, gdzie, czyli wibracje to emocje, zaczynamy przyciągać wszystko, co jest zgodne z tymi, tak jak magnes, z tymi emocjami. Tak jak się mówi, nieszczęścia chodzą parami, tak, bo zaczynamy przyciągać to, co złe, dlatego że wchodzimy w tą energię, wchodzimy, dlaczego mi się to znowu dzieje, znowu to samo. Mamy pecha. Tak, bo mamy pecha i zamiast powiedzieć, okej, przydarzyło się, ale ja się zatrzymuję w tym miejscu, coś z tego, tak jak powiedziałaś ładnie, że odwracamy to, że widocznie odwróci się to na moją korzyść, to wchodzimy w tą energię takiego braku, takiego, że znowu to samo. I to jest ta energia, która nie pozwoli nam... Tak, dokładnie tak, nie pozwoli nam ruszyć dalej. To jest bardzo ważne, żeby się po prostu nie poddawać. A jeszcze chciałam cię spytać taką ważną rzecz odnośnie, bo to w zasadzie było taką inspiracją dla mnie do zrobienia tego live'a, bo jesteś ekspertką właśnie tej energii pieniądza, który fantastycznie to tłumaczy. Ponieważ zdarzyła mi się taka sytuacja, to wtedy pisałyśmy, to chyba był czerwiec czy lipiec, bo miałam taką współpracę z firmą Bundle i była to sprzedaż e-booków i wtedy to była bardzo fajna promocja, było tam 120 e-booków w bardzo korzystnej cenie, a zdarzyło mi się, że pisały do mnie dziewczyny, słuchaj, była taka sytuacja, że ja zakupiłam ten pakiet e-booków, a ktoś do mnie napisał, to może za połowę ceny mi odsprzedasz i będziemy mieć to na pół. I to mi tak się lampka zapaliła, jak ludzie nie rozumieją jeszcze tej energii pieniądza, jakie to jest ważne, żeby doceniać pracę innych, płacić za tą pracę, szczególnie, że wiesz, to było takie dla mnie, wow, 120 e-booków kosztowało tam, nie wiem, 109 zł, czy jakoś, czy tam 125 zł, czy 150, nie pamiętam już teraz, ale wiesz, to jakaś śmieszna kwota za taką ilość e-booków była. A ludzie po prostu dalej szukali, wiesz, oszczędności, jak na tym zaoszczędzić. No, dla mnie takie szokujące to już wtedy było, ale jednak widać, że jest dużo pracy do zrobienia jeszcze w zmianie tego myślenia naszego. Tego, że jeżeli my kombinujemy, szukamy, chcemy coś ściągnąć z chomika, czy po prostu, żeby było taniej, to jest ta energia braku, dzięki której my nie przyciągniemy nic, prawda? Tak jest, dokładnie. Dlatego, że
co robisz ty, będą robić tobie. Po Dokładnie. prostu. To, jak ty się zachowujesz, co ty robisz drugiemu człowiekowi, wróci do ciebie, niekoniecznie od tej samej osoby, tak. w inny sposób do ciebie wróci. Więc jeżeli ty płacisz w ten sposób, że kombinujesz i tak dalej, szukasz promocji i tak dalej, powiedzmy, szukasz wszystkiego najtańszego, jeśli masz swój biznes, to twój klient będzie identyczny. Będą reklamacje, nie będzie chciał zapłacić, będzie mówić, to jakie drogie i tak dalej. On będzie robić dokładnie to samo. Ja tego właśnie uczę też na szkoleniu, bądź magnesem na klientów, że my jesteśmy lustrem, twój klient jest taki jak ty. Ty płacisz z łatwością, on też będzie płacił z łatwością. Ty się awanturujesz, on też będzie. Ty kombinujesz, on też będzie kombinował. I właśnie tutaj kolejna rzecz, jeżeli ktoś, trzeba zwrócić na to uwagę, jeżeli ktoś włożył swoją pracę, napisał książkę i ty ją później będziesz kopiować i rozdawać, albo sprzedawać jako ty, albo kombinować, to samo wróci do ciebie w innej postaci, to nie musi być książka. Coś innego po prostu. Bo to tutaj jest, no tak to wygląda. Co ty robisz, to kim ty jesteś, dostajesz z powrotem. Jesteś osobą, która oszukuje, no to będziesz przyciągać sytuacje ludzi, którzy będą ciebie oszukiwać. To jest identyczne. Identyczne. Dlatego u mnie w grupie nie ma książek w PDF-ie. Każdego stać, żeby sobie kupić książkę. 20-50 zł. Proszę was, nie załamujcie mnie, jeżeli ktoś powie, że nie może sobie kupić. Książkę można kupić. Docencie pracy osoby, która napisała tą książkę. Ile włożyła pracy w to, czy to jest e-book, cokolwiek by to nie było. Nie podrabiamy, nie kombinujemy, nie kopiujemy, nie podrabiamy, kombinujemy, kopiujemy pracy innych ludzi, bo będzie to jest samo. Takie fajne powiedzenie w jodze kundalini, że ten, kto przychodzi z pustymi rękami, wychodzi z pustymi rękami. Czyli jeżeli my nie doceniamy tej pracy, to i tak z tego nic nie wyniesiemy. Więc jeżeli ktoś nie chce zapłacić, dlatego zobacz, ty płacąc coraz więcej za swoje szkolenia, też zdobywasz coraz więcej klientów, bo to dosłownie ja tak jestem działa. Wdzięczna, oczywiście, ja jestem wdzięczna mojej mentorce za jej wiedzę, za jej czas. Ja nie myślę, o Boże, 240 tysięcy. To nigdy nie było w mojej głowie. Ja jestem wdzięczna za wszystko. Za nią jestem wdzięczna. Każdemu mojemu mentorowi, mentorce, każde pieniądze, które zapłaciłam, jestem wdzięczna za wszystko, za książkę, za każdą jedną rzecz jestem wdzięczna. I wdzięczność jest kluczem do milionów. Wdzięczność jest kluczem do milionów. Jeżeli masz na koncie 10 zł i nie jesteś wdzięczny, już Boże, tylko 10, więcej nie będzie. Podziękuj za to. Są ludzie, którzy nie mają nawet 10. Podziękuj za to, że masz jedzenie w lodówce. Są ludzie, którzy nie mają jedzenia. Trzeba popatrzeć. Są obok, jestem na Dominikanie. Haiti obok mnie, ludzie nie mają co jeść. Kuba, ludzie nie mają co jeść. Popatrz no tak. zawsze, jak mają inni i zobacz, w jakiej sytuacji jesteś ty. Podziękuj za wszystko, co masz, za każde kwoty. I ja dziękuję, czy to będzie milion, czy to będzie 500 tysięcy, 100 tysięcy, 10, 2 tysiące, jedna sprzedaż, ktoś kupi jedną książkę. Jestem wdzięczna. Czuję to po prostu w moim sercu, bo w sercu jest największa, najmocniejsza to energia, trzeba pamiętać. W okazji bardzo dobra książka, bardzo polecam, naprawdę świetna. Cudowna także... też, pokochajpieniądze.pl, tak? Przetłumaczyliśmy to Filip Konwecki, wspaniały, który prowadzi grupę też nauki Wendy Neville'a. Przetłumaczył tą książkę fantastycznie, wychodzi już druga, naprawdę polecam. Dlaczego? Bo ja zdecydowałam, ja poprosiłam zresztą Filipa, żeby przetłumaczył, żeby zgodził się przetłumaczyć tę książkę na język polski, ponieważ ona jest jedna z najbardziej wartościowych książek, jakie ja przeczytałam i on fantastycznie ją tłumaczy. I tutaj właśnie jest wytłumaczone, ja jestem. Dlaczego to, kiedy to, jak się czujesz ty, jest najważniejsze. Jest wytłumaczona idea bogactwa, pieniądze. Ona ma dużo części tutaj z Biblii, to nie jest książka religijna, ale tak naprawdę Biblia to jest prawo przysięgania, nic innego. Więc tutaj są przykłady, jest to przetłumaczone, jest to interpretowane fantastycznie, naprawdę polecam i jest napisane, że są osoby z kolei religijne. To jest tutaj rozdział, że Bóg chce też, żebyś był bogaty. Prawda? Tak, bo to są też takie przekonania, które są niedobre, tak. że jakby bogaci ludzie są źli, tak. że jakby dobrzy ludzie powinni być ubodzy, że to są tysiące naszych przekonań. Zresztą chyba w ogóle tak mam takie wrażenie, że tak w Polsce dużo tak jest i my... Tak, ale nie tylko w Polsce. Okej, nie tylko, no to też prawda. Dużo ludzi ma takie przekonanie, że jednak to jest coś złego, że trzeba być ubogim, albo że, tak. że zarabianie jest złe, że mówienie o pieniądzach jest złe. Jeszcze jednak ten temat pieniędzy jest takim tematem tabu, tak? Tak. Pieniądze są tabu, czyli o tym, najlepiej o tym nie mówić. Mówi się też, że pieniądze są brudne. W ogóle ktoś mówi, o pieniądze. A ta to chce, po co jej tyle pieniędzy? I w ogóle, prawda? Czyli pieniądze
są złe. Mówienie o pieniądzach jest złe. Oczywiście nigdzie nas o tym nie uczą. Człowiek bogaty na pewno nakradł. Nakombinował, skoro tyle ma, ale jak to jest możliwe, tak? I od razu idziemy w to, że to jest złe, a człowiek biedny jest dobry. Zobaczcie, bogaty zły, biedny dobry, a człowiek bogaty, który ma pieniądze, może pomóc jeszcze bardziej. Dokładnie. Rozmawiałam z moim partnerem, który jest Dominikańczykiem, i on mówił: Marta, im więcej masz, tym bardziej możesz pomóc. Bo ja pomagam, ale ja nie potrzebuję tutaj wrzucić na Instagram zdjęcie, że o, tutaj pojechałam do takiej wioski, dałam dzieciom to, tu kupiłam to, tutaj kupiłam lodówkę, tu kupiłam coś tam. Ja nie mam tej potrzeby. Ale on mnie zna i widzi mnie od lat, od 8 lat widzi moją różnicę, jak się zmieniłam, i mówi: Marta, Boże, im więcej masz, tym bardziej jesteś cudowną osobą. I tak jest, popatrz na tą stronę. Pieniądze wzmacniają to, kim jesteśmy tak naprawdę. One nie zmieniają nas, tylko wzmacniają to, kim my naprawdę jesteśmy. Tak. Jak jesteś dobrym człowiekiem, to będziesz jeszcze lepszym człowiekiem. A jak ktoś jest bucem, chamem, to będzie jeszcze większym, więc to nie ma znaczenia. W ogóle to nie jest, to jakim jesteśmy ludźmi, w ogóle nie jest związane z tym, ile pieniędzy mamy, absolutnie. Także to nasz charakter, jakby pieniądze wydobywają, tak? Wiesz co, Martuś, bo widzę tutaj, że ktoś pisze, jaka to książka, żeby powtórzyć. Ona jest dostępna u Marty na stronie na Pokochaj Pieniądze. Jakbyś tak, jeszcze, na Pokochaj Pieniądze w sklepie u mnie, pokochajpieniądze.pl, jest, ty też możesz być bogaty. Ty też możesz być bogaty, Roberta Russella. To jest u mnie w sklepie, jest jedna książka, więc możecie sobie ją tam zakupić w języku polskim. Dostawa jest wszędzie, Polska, na cały świat, także nie ma problemu. Warto, i to jest taka książka, którą można sobie czytać, żeby zmieniać świadomość. Ona jest w taki sposób napisana, to nie jest taka jakby lekka książka, którą się czyta jak... To nie jest na raz. Tak, to nie jest książka na raz zdecydowanie, to jest książka, którą dobrze sobie kontemplować, tak naprawdę przemyśleć każde zdanie, wdrukować sobie je, ale naprawdę czasami niektóre zdania tam są tak mocne, że tak, ja miałam dużo takich momentów, taki o wow, aha, faktycznie, ale super, także bardzo polecam. Ja tutaj dodam, akurat sobie otworzyłam, więc przeczytam tylko jedno zdanie. Mhm. Opanowujemy poczucie niedostatku poprzez budowanie wewnętrznego poczucia obfitości. I o co tu chodzi? Też chcę to powiedzieć. My musimy najpierw w sobie poczuć, że my mamy, zanim te pieniądze się pojawią w naszym życiu. Czyli musimy nauczyć się czuć inaczej i musimy nauczyć się używać naszej wyobraźni. Czyli nawet jeżeli na koncie dzisiaj nie widzimy tyle, ile chcemy, to poprzez bycie wdzięcznym za tą kwotę, bo popatrzcie, jeśli jesteś wdzięczny, nie możesz być w energii braku, nie da rady. Jestem wdzięczna za 10, 20, 100, 50 tysięcy, 10 tysięcy. Wow, jak super. Wtedy nie czuję, że mi brakuje, bo dziękuję. Czyli ta emocja w naszym ciele, to uczucie się zmienia. Ok? I teraz ok, z tego punktu, tej wdzięczności, zaczynamy afirmować, a jak bym się czuła, gdybym miała teraz na koncie 5 tysięcy, 10 tysięcy, z tego spokoju, z tej akceptacji. I tu, kiedy ja zaczynam to czuć, prawda? Wypełniam siebie tym poczuciem tego, że ja mam. I wtedy zaczyna ją się dziać rzeczy, które będą powodować, że te pieniądze będą przychodzić. To będzie etat, praca, pomysł na biznes, bo te większe pieniądze, te wielkie pieniądze biorą się z biznesu, nie z etatu. Z biznesu masz ideę i zaczynasz nad tym pracować. Jesteś kreatywny, wskakują ci różne pomysły do głowy. Tylko to jest ważne, żeby się tego nie bać. Czyli przychodzi jakiś pomysł, idź za tym. Jeżeli tak czujesz, to idź za tym. Prawda? Bo często jest też tak, to ja czasem z dziewczynami na coachingu, jak pracowałam, to były takie sytuacje, że wiesz, dziewczyna mówi: okej, ale ja się tego boję. Czyli to jest najpierw te podstawy do przepracowania ze sobą, czyli pewność siebie, to żeby słuchać siebie i iść za tym, co przychodzi. Bo tak jak mówisz, będą przychodzić pomysły, ale trzeba mieć tą gotowość i zacząć też od podstaw z tą pewnością siebie, prawda? Tak, dokładnie. Ja tylko chcę odpowiedzieć na jedno pytanie, bo widzę trzy razy napisane, jaka cena, jaka cena. I teraz, moi drodzy, jest nawet taki post u mnie. Jeśli pierwsze, co robisz, pytasz o cenę, to mamy problem. Już jesteśmy w energii braku, okej? Okay? I teraz proszę sobie zobaczyć, nie powiem, trzeba pójść na stronę i zobaczyć. Ta książka jest warta miliony. Nie patrzymy, jaka cena, jaką wartość w moim życiu przyniesie mi zainwestowanie w wiedzę. Ile tobie przyjdzie pieniędzy, jeżeli zaaplikujesz sobie w tej książce? W ten sposób patrzymy. Czyli ja nie patrzę na inwestycje w mojego mentora. O Jezu, tyle kosztuje?
ile mnie się zwróci, ile ja zarobię, co się wydarzy w moim biznesie, kiedy nauczę się tej całej wiedzy. Moi drodzy, w drugą stronę to jest, jeżeli ktoś pyta najpierw o cenę, to mamy problem, jesteśmy w energii braku. I teraz tak, rozumiem, że nie każdego może stać, żeby kupić sobie to za 200 zł, za 500, za 6, za 5 tysięcy, za 10 tysięcy. Co robimy? Ok, decyduję na ten moment nie kupić tego, czyli nie jestem w energii braku, tylko jeżeli wiem, że na ten moment jeszcze to nie jest ten czas, bo na przykład nie mam, to ja mówię, o Boże, nie mam, o Boże, jakie drogie. Nie, ok, podoba mi się to, na tą chwilę decyduję tego nie kupić, ale już zaraz to się wydarzy i wychodzę z tego, że nie mam, bo to jest najgorsze, co może być. Jak mówisz nie mam, odczuwasz brak. Albo mówienie za drogo od razu, tak, prawda? Tak, czyli z energii mam, pieniądze będą do ciebie przychodzić. Z energii nie mam, będą ci zabierane. To jest w ten sposób, ok? Więc, więc tak to wygląda, moi drodzy. Więc to jest jedna taka uwaga, która jest bardzo ważna. Mnóstwo pracy zostało włożone w tą książkę tak naprawdę i też jak ktoś, to jest ciekawe, bo jak ktoś nie ma swojego biznesu, to właśnie jest ta kwestia ceny. A teraz popatrzmy, ktoś poświęcił czas, napisał to, ktoś to przetłumaczył, ile kosztuje papier, ile kosztuje projekt tego, ile kosztuje po prostu zrobienie tego wszystkiego, ile kosztuje wydrukowanie i w ogóle kosztuje wszystko całe, ile osób przy tym pracuje, tego nikt nie widzi. I tak naprawdę, taka jest, aby ta cena jednostkowa za tą książkę to wcale nie jest duża, jak patrząc na to, ile pracy zostało w ten produkt włożone, więc tak naprawdę książki, które my kupujemy, to jest fantastyczne, niedrogie tak naprawdę źródło wiedzy, które prawie że za darmo mamy, tak? Bo tak jak mówisz, mentoring, później w inne rzeczy, inwestujemy już większe pieniądze, ale nigdy nie wychodzimy z tej pozycji za drogo i właśnie trochę już odpowiedziałaś na moje pytanie, które chciałam zadać, właśnie co zrobić, żeby jeżeli cokolwiek kupujemy, a nie mamy pieniędzy, czyli żeby nie używać tego słowa, że coś jest za drogie, że jak nie mamy, to jak mamy czuć wdzięczność i radość przy wydawaniu pieniędzy, ale jednak jesteśmy w braku, no bo tych realnie tych pieniędzy nie mamy. Już trochę odpowiedziałaś, ale byś mogła jeszcze pociągnąć ten temat. Dobra, jeszcze tylko dokończę tam to, co chciałam powiedzieć odnośnie tutaj tego, że można bardzo łatwo zwrócić uwagę na to, jakie jest myślenie osoby, która ma biznes, a jakie jest myślenie osoby, która jest etatowcem. Bo osoba, która ma biznes wie, ile kosztuje papier, że co roku idzie 90% do góry. Wie osoba, ile należy wydać na to, żeby w ogóle produkt powstał. Więc tutaj zwróćcie uwagę na to. Że trzeba podatki zapłacić. Tak jest. Więc tu jest myślenie osoby, która ma biznes, a tu jest myślenie osoby, która jest na etacie. To są dwa różne rodzaje myślenia. Osoba na etacie nie zrozumie osoby, która jest na biznesie, która ma biznes, dopóki tego nie ma. Dalej, odnośnie tutaj cen i tego typu rzeczy. Jeżeli będziemy mówić cały czas, że jest drogo, to jest drogie, to jest drogie, to jest drogie, to po prostu nasze życie będzie nam dawało sytuację i będziemy zarabiać tyle, by te rzeczy zawsze były dla nas za drogie. Bo mówimy, że to jest drogie. Okay? Tak to wygląda. Więc ten cały proces tej zmiany i przeskoczenia w inne miejsce polega między innymi na tym, czego właśnie uczę, by duże kwoty stały się małymi. Jeden złotych, milion złotych potrzeba tyle samo energii. Tyle samo energii twojej potrzeba. Nie trzeba się wcale więcej naharować. Nie. Więc to jest wszystko tutaj, w głowie. Okay? Więc jeżeli ja mówię, to jest tanie, to jest tanie, milion, 50 tysięcy, co to jest? Co się dzieje? Życie daje mi wszystko, żeby mnie zawsze było na te rzeczy stać i żeby one zawsze były dla mnie tanie. I zaczyna się tak dziać w moim życiu, że te rzeczy są tanie. Więc jeżeli dzisiaj uważasz, że coś jest drogie, trzeba powoli to zmieniać. W jaki sposób? Zacznij, ja też tego, to wszystko tłumaczę i na szkoleniach, i na moich live'ach, ale chyba na szkoleniu odpuść się na zarabianie większych kwot. Musisz zmienić standard swojego życia. Czyli jeżeli kupujesz, nie wiem, w Rossmanie za 20 zł na przykład błyszczyk, a możesz kupić za 50, ale chcesz zaoszczędzić, bo dobra, jest za drogi, kupię ten za 20, a chcesz kupić za 50, to mamy problem, bo jesteś w braku, bo myślisz, że ci zabraknie. Natomiast kupię, bo mam ochotę, bo ten mi się podoba i chcę wybrać ten. Czyli idziesz na kawę do McDonalda za 5 zł, a możesz pójść do Starbucksa i siedzieć sobie w fajnym miejscu. Jak się będziesz czuć? Zaczynamy stopniowe zmiany w swoim życiu. Kiedyś jeździłaś do hotelu 3 gwiazdki albo pod namiot? Pojedź raz do hotelu. Jeździłaś do 3? Pojedź do 5. Jak się będziesz czuć?
będziesz się czuć zupełnie inaczej. I ja mówię o tym, żeby wydawać wtedy, kiedy te pieniądze mamy. To jest bardzo ważne, co też tłumaczę. My nie mamy wydawać na zapas, my nie mamy się zapożyczać, my nie mamy brać na kartę kredytową ani żadne minusy tego typu rzeczy, bo Marta powiedziała nie. Chodzi o to, że każdy na swoje możliwości. Jeśli ja mogę kupić za 50, za 100, a nie kupuję, bo to jest za drogie tyle. No chciałabym, no fajnie, już 3 miesiące o tym myślę. Kup to wreszcie. A jest zapewnie, używając za każdym razem tego błyszczyka, tego tańszego, dalej się wprawiamy w tą energię braku, prawda? Bo ciągle patrzymy i to nie jest ten jednak, co chciałam kupić. A i kupić raz, taki porządny, to patrzymy na ten błyszczyk i ja mam, zawsze mnie stać, mam ten błyszczyk, który chciałam. I to jest też ważne, bo to są te uczucia, o których ty mówiłaś. Tak, czyli używając takich rzeczy na co dzień, warto kupić mniej, ale tą jedną porządną rzecz, którą będziemy się w tą energię pieniądza wprowadzać, w tą energię dostatku, prawda? Tak jest. Ja na przykład tutaj właśnie w moim notesie staram się znaleźć, ale mam gdzieś tutaj, bo są afirmacje, słuchajcie, i właśnie między innymi tutaj gdzieś, no nie mogę teraz znaleźć, ale proszę bardzo. Stać mnie na wszystko. Czyli jak macie ten notes, przypominam, pokoje, pieniądze, jeszcze minus 20%, kod diament do jutra, do jutra. Macie te afirmacje tutaj i już wiecie, jak je pisać i widzicie, pracujecie z notesem codziennie, tak, stać mnie na wszystko. I po tygodniu, dwóch, trzech, czterech, po miesiącu zaczynacie odczuwać, jasne, że tak. Pewnie, że tak. Pieniądze płyną do mnie z każdego źródła, jasne, że tak. Zaczynacie po prostu czuć, że to jest prawda. I pytałaś mnie wcześniej, skąd będziemy wiedzieć, czy mamy rezultaty. Nasze konto nam to pokaże, nasza wypłata nam to pokaże, nasze życie nam to pokaże, zacznie się dziać. Zupełnie inaczej wtedy się funkcjonuje, prawda? Tak jest, zupełnie inaczej i to jest ważne, żeby tak tutaj ktoś pyta, będzie na pewno zapisane, myślę, jeżeli Kasia pozwolisz. Tak, oczywiście będzie zapisane, ja też napiszę wam stronę Marty, żebyście mogli sobie zajrzeć. U Marty są i szkolenia, i notes możecie kupić, i książkę, także wszystko jest. Na YouTubie znajdziecie również, wpisując Pokochaj Pieniądze, live, o których Marta mówiła. One są też na Facebooku, prawda? Na grupie Pokochaj Pieniądze. W grupie Pokochaj Pieniądze, w przewodnikach są moje nagrania i tam zaczynamy od numer jeden. To jest bardzo ważne, żeby nie zaczynać od środka. Bo ja tłumaczę od początku po prostu wszystko, czyli w przewodnikach mamy tam od live numer jeden, bo zaczynamy swoją zmianę od początku, jakby nie od live 70, bo ja mówię tam, uporządkuj swoją przestrzeń, tak, pozbyj się gratów, takich rzeczy, które po prostu zajmują twoją przestrzeń, zajmują twoją energię, chcemy mieć coś nowego, a pozbyć się starych rzeczy. I tak jak tutaj widzicie, mam YouTube również, tak? Na YouTubie też jest playlista i tam również od początku można sobie słuchać. Przerzuciłam live również na YouTube, bo jest niektórym łatwiej, ale też na mojej stronie, moi drodzy, Pokochaj Pieniądze, jest jako audio, są moje live również jako audio. Więc jak założymy sobie tam konto, zarejestrujemy się na moje konto, to można słuchać, bo dużo ludzi, też mężczyzn, słucha w drodze, słucha w trasie, prawda? I im jest lepiej na przykład na YouTubie włączyć sobie playlistę albo włączyć sobie też na stronie, więc to jest w ten sposób. Ale jeszcze szybko chcę dopowiedzieć, że jest notes do pracy, wyzwanie 90 dni, też znajdziecie na YouTubie live 49, proszę sobie zapisać, albo na Facebooku live 62, gdzie ja tłumaczę dokładnie, jak trzeba skorzystać z tego notesu, jak to robić. Jest też to tutaj oczywiście opisane. I nowa rzecz, która teraz jest, to jest aplikacja Pokochaj Pieniądze, słuchajcie. Aplikacja Pokochaj Pieniądze, którą można sobie ściągnąć w Google Play, również na Apple'u. O co chodzi z tą aplikacją, czym one się różnią, te tutaj notes i aplikacja. Są tam moje afirmacje, które ja ustaliłam, ja napisałam dla was, dla panów i dla pań. I na podstawie tego będziecie widzieć, jak afirmacje się tworzy, że one nie są w czasie przyszłym, kiedyś będę bogata, kiedyś będę zarabiać, kiedyś będę mieć pieniądze. One są w czasie teraźniejszym lub w czasie przeszłym. W tych dwóch, to są dwa sposoby, w jaki sposób piszemy afirmacje. Jak będą w przyszłości, to zawsze to będzie w przyszłości. Więc na podstawie właśnie notesu albo tam w aplikacji i wpisujecie sobie również swoje, jest opcja dodać swoje afirmacje. I co jest najfajniejsze w tym, bo też jest podliczanie pieniędzy, jest wytłumaczone, na czym to polega, ale ustawiamy sobie przypomnienia 10 do 10 razy dziennie. Czyli zaznaczamy sobie, które afirmacje chcemy i one wyskakują nam na naszym telefonie. I programują.
Tak jest. Co dalej? Na telefonie, jak ktoś ma telefony, jak ktoś ma telefon na smartwatch i tak dalej, również wyskakują na telefonie. A my mamy się otaczać z każdej strony. Wszystko ma nam mówić, że mamy pieniądze, zarabiamy, wszystko dla nas jest możliwe. Więc po prostu to jest kolejna rzecz. Są przepiękne tapety luksusowe, wszystko zrobione na luksusowo, oczywiście, tak jak noces w złocie, słuchajcie. Więc te wszystkie produkty, te wszystkie rzeczy stworzyłam po to, żebyś ty czuła się na bogato i luksusowo, bo chodzi nam o to, żeby poczuć to uczucie, tą emocję. Nie, że nie mam, że mi brakuje i że się czuję źle, niedobrze. I też w aplikacji jest takie coś, że jak się dzisiaj czujesz? Wspaniale, dobrze, średnio i tak dalej. I można sobie potem zobaczyć, to jest, słuchajcie, jeżeli ktoś tego nie wie, to jest bardzo ważne, bo potem mamy taki wykres i nam pokazuje, tak? Rozpoczynamy pracę nad sobą i nam pokazuje, o, dzisiaj czuję się beznadziejnie, jutro zaznaczasz wspaniale, tak? I widzisz, masz taką sinusoidę po tym wykresie, jak się czujesz. I jeśli dojdziesz do tego, że czujesz się dobrze, bardzo dobrze, wspaniale, jest super, bo im lepiej się czujesz, tym lepiej przyciągasz. To jest bardzo ważne. Więc po tym wykresie będziesz wiedzieć, o, tu było tak i tak, tu było tak, ale dobra, próbujemy, żeby było coraz lepiej. Więc to są takie funkcje, które są bardzo ważne po to, żeby czuć się lepiej, przyciągać lepiej, no i czuć się na bogato. Aż pewnego dnia nie będziecie żadnych z tych rzeczy potrzebować. Ja już jestem na automacie, to jest wszystko u mnie zakodowane. Ja już nie muszę stać i pisać 100 razy, jestem bogata, bo ja już czuję to od dawna. Ale włożyłam też dużo w to pracy. Tak, zaczynałaś tak naprawdę od tego, prawda? Żeby te afirmacje najpierw wypisywać, więc jakby to jest też ważne, żeby te procesy po kolei przejść. Tak. Czyli tak jak mówisz, w pewnym momencie wcale już tego nie będzie nam potrzeba, ale tak, trzeba też zauważyć, w którym momencie, bo czasami może być tak, że wydaje nam się, że już tego nie potrzeba, ale może być tak jednak, że jednak trzeba będzie do tego wrócić. Także takie przeprogramowywanie umysłu jest ważne, żeby robić systematycznie, aż do momentu, kiedy nie widzimy już, że te rezultaty po prostu są już dużo szybciej, tak jak u ciebie, tak jak mówisz, tak? Że ty już wiesz, jak to osiągnąć bez pisania. Ale ja i tak cały czas programuję się na nowo i na więcej, co oznacza, że ja w mojej aplikacji mam poustawiane nowe cele, bo tam są też cele, które można sobie oznaczać, więc mam ustalone cele i mam afirmacje, które mnie, czyli ja nie muszę pisać, ale mam je właśnie w aplikacji ustawione, one mnie wyskakują, czyli ja zmieniam sobie afirmację na kolejny mój cel finansowy i również mi to wyskakuje, czyli to nie jest tak, że ja nie mam nic. Nie. Ale mi, czyli na początek polecasz, żeby na przykład i pracować z aplikacją i z notesem, tak żeby to utrwalać, chyba tak będzie lepiej, jak prawda? Oczywiście, jak to może. Jest aplikacja, ma 3 dni za darmo, żeby sobie zobaczyć i później jest ta opcja premium, więc jedno to nam wyskakuje, a drugie praca z notesem. I teraz tak, o co tu chodzi? Bo są osoby, które są moimi klientami, czy które mnie słuchają, są osoby starsze. Powiedzmy, będzie 60, 70, nawet takie mam osoby, nawet 80, okay, które nie za bardzo, aplikacja, telefon nie za bardzo, wolą pisać. Więc to jest to, jeżeli ktoś lubi pisać i aplikacja, polecam obydwie rzeczy. Jeżeli ktoś właśnie jest taki, że nie za bardzo jest komputerowy, nie za bardzo aplikacja, wtedy notes sam jest super. Także to nie jest tak, że jak ktoś nie czuje, że chce mieć aplikację i ja mówię, że ściągnij sobie, a ty nie chcesz, nie, to w ogóle nie o to chodzi. Wtedy pisanie jak najbardziej tak, ale poprzez, właśnie o to chodzi, że pisanie, codzienne pisanie, zwłaszcza przed snem, tak jakieś 15 minut, najlepiej, tak jak mówię, przed snem, my wtedy wprowadzamy to w naszą podświadomość, bo my idziemy z tym spać. My idziemy z tym spać. Chyba są takie dwie pory, wieczorem i jeszcze też rano po przebudzeniu jest taki moment, gdzie dobrze sobie... Tak, rano, ale ja bardzo polecam robić to przed snem lub jeśli ktoś nie ma czasu, pisze to rano, to chociaż otworzyć sobie przed snem i przeczytać to, zamknąć w nocy i do spania. I poczuć, ach, jakby to było cudownie, gdybym ja dzisiaj już to wszystko miała. Wow, ręka na sercu, spać i zabieramy to ze sobą. Nigdy przed snem nie narzekamy, nie przerabiamy całego dnia, nie dyskutujemy z partnerem, mówię, o Boże, dzisiaj byłby za dzień, bo dokładnie to bierzemy do naszego życia. I do podświadomości, która gdzieś tam z tym pracuje, tak? Czyli to jest... Co na drugi dzień zaczyna działać w tym kierunku, o którym myślałeś. Dokładnie, a potem się dziwimy, co to się tak nie tak dzieje w naszym życiu, że spotykam taką trudną sytuację, jedną, drugą, trzecią. Tutaj jakieś rzeczy się dzieją, gdzie pieniądze same z konta uciekają. Tak jest. Tak, albo jest sadzimy róże, albo sadzimy róże, albo sadzimy chwasty, moi drodzy. Albo róże, tulipany, albo chwasty. I właśnie z tą piękną metaforą, jak powiedziałaś, jak się sadzi kwiaty, to też na rezultat trzeba czekać, aż ta róża nam
z tej ziemi zacznie pięknie wychodzić, kwitnąć, to jest też zasianie ziarna i potem czekanie na rezultat. I nie grzebanie w ten dzień. Naprawdę ja bardzo dużo używam takich przykładów obrazowych, żeby ludzie to zrozumieli, że jeżeli ja będę grzebać w tym ziarenku, to ono nigdy mi nie wyrośnie. Więc jeżeli ja zasiałam jakąś ideę, to jak ja będę co chwilę pytać, czemu tego nie ma, dlaczego to się jeszcze nie dzieje, o Boże, robię już tyle, a nic się nie dzieje, to dokładnie ja w tym grzebię. I nie ma szansy, żeby to zaczęło kiełkować, bo ja cały czas w tym grzebię. Afirmuj i zajmij się swoim życiem. Po prostu. Żyj dalej. Nie grzeb w tym. Żyj dalej, żyj swoim życiem. Daj żyć swoim życiem innym. Nie zajmujmy się życiem innych ludzi. Nie porównujmy się, dlatego że każdy z nas ma inne przekonania. Każdy z nas ma inne życie i to porównywanie się jest po prostu kompletnie niepotrzebne. Tak, tak. Jakby skupienie się na sobie, skupienie się na swoim życiu, praca nad sobą, to jest coś, od czego naprawdę warto zacząć, żeby tą obfitość w swoim życiu zacząć doświadczać. Także ja Ci, Martusia, bardzo mocno życzę, żeby tych ludzi jeszcze więcej do Ciebie przychodziło, dlatego że czym wszyscy zaczniemy zmieniać swój mindset, zaczniemy myśleć inaczej, zaczniemy doceniać pracę innych ludzi, zaczniemy bez oceniania innych pracować nad sobą, ten świat będzie po prostu piękniejszy. Dokładnie. Także życzę Ci tego ogromnie i wszystkim nam, tej zmiany świadomości, tego, żebyśmy chcieli, żeby nam się chciało pracować nad sobą i tam kładli tą energię, a nie zupełnie na zewnątrz, bo to jest strata naszej energii, tak? Zamiast zazdrościć komuś, zobaczcie, jakie to jest też bezsensowne, jak my tracimy tą energię, zazdroszcząc komuś, komentując, czy w ogóle hejtując kogoś, zamiast tą energię przeznaczyć na pracę nad sobą, nad zrobieniem czegoś ze swoim życiem. Tak jest. I tutaj nasze życie wtedy będzie wyglądać. Już tutaj dwa takie zdanie już na sam koniec, żeby nie przedłużać. Mianowicie bardzo ważne, tutaj dam taką radę każdej osobie, żeby słuchać tylko osób, które mają to, czego ty chcesz. Słuchać osób, które ciebie wspierają, a nie ciągną w dół. I często to się zdarza, że to jest właśnie w naszej rodzinie, czy to będzie partner, czy to będą rodzice, czy to będzie praca, koleżanki i tak dalej. Popatrz na życie tej osoby i zastanów się, czy chcesz mieć takie same. A popatrz, czy jest sens słuchać rad tej osoby. Dlatego nie dajcie się, pracujcie nad sobą i słuchajcie tylko te osoby, które was ciągną do góry, które mówią, tak, dasz radę. Jasne, że tak. Jak nie ty, to kto? Oczywiście, że dasz radę. Więc to jest to. I druga rzecz, jeżeli jesteśmy zazdrośni o sukces kogoś, to oznacza nic innego, jak brak wiary w to, że my też możemy. Więc zastanów się, czemu komuś zazdrościsz. Dlaczego ty myślisz, że nie możesz tego mieć? Ty też możesz. Zacznij robić coś w tym kierunku. Po prostu. Czyli to jest to. Dziękuję ci bardzo. Chciałam się do tego, co powiedziałaś pięknego, dodać jeszcze, że osoby, które osiągają sukces, nigdy nie ciągną nikogo w dół. Tak, osoby, wiem, które są szczęśliwe, nigdy nie ciągną nikogo w dół. Jeżeli ktoś jest szczęśliwy, to z chęcią wyciągnie rękę i pociągnie kogoś do góry, ale nigdy w dół. Także jeżeli ktoś próbuje was ciągnąć w dół, to tak jak powiedziałaś, zobacz, co, jakie osiągnięcia ta osoba ma, czy warto takiej osoby słuchać, tak? Także tak jest, dokładnie tak, jest. Tak, Martusia, ogromnie Ci dziękuję za Twój czas, za Twoją piękną energię i za fantastyczną wiedzę. Cieszę się bardzo, że mogłaś tutaj na pewno zainspirować i zmotywować mnóstwo osób na naszym live'ie. Live będzie zapisany, wszystkie informacje na temat strony Marty, gdzie znajdziecie też szkolenia pod tym live'em, dopiszę. Także serdecznie Wam dziękuję i Tobie, Martusia, za cudowny czas i wszystkiego dobrego Ci życzę. Trzymam kciuki za dalszy rozwój. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, dużo pieniędzy, oczywiście miłości, sukcesu, wszystkiego, co tylko sobie życzysz i dla Was wszystkich, kochani, również. Dziękuję bardzo. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Pa.